Tak, moi mili, podświetlimy sobie troszeczkę. Godzina 6.13, 18 października. Tak wygląda poranek we Wrocławiu. A to jest widawka, która właśnie wylała. Tu jest przejazd samochodowy. Aktualnie może ktoś tam próbować przez niego przejeżdżać. No tutaj pętelkę się robi i tędy się przebiega. Trzeba będzie dobiec do mostku i mostkiem tutaj na Wojszycach czy Strachocinie przebiec. A mnie nie widać. Jestem ciemny. Odblaski jakieś tylko. Czekam na Mariusza. Moi mili. Powstanie jakiś może krótki odcinek, bo dzisiaj chcemy się skupić na dystansie i na tym, żeby go pokonać jak najszybciej. Przewidziany dystans półmaratonu. Dokładnie nie wiem z tego miejsca, ile wyjdzie to kółeczko. Ale będziemy próbować wyciągnąć do półmaratonu. Na razie będziemy biegli w ciemno, tak zwane. Ale jeszcze pół godziny i powinno się rozjaśniać. Podobno już za tydzień będzie przestawienie znowu czasu na zimowy, więc o tej porze powinno być już troszeczkę jaśniej, przynajmniej przez jakiś czas, więc może i ślęża nie będzie odległym tematem i o jakiejś 6.30 będzie można wystartować już na ślęże. Także rozłączam się na razie póki co, bo i tak mnie nie widać, chociaż czasami chyba lepiej jak mnie nie widać. Nie straszę. Power and Walker z peacemakerem, tak zwanym zającem. Zając uciekł. Nie dałem się pociągnąć. Nie, jestem po prostu ślimak, żółw i plastelinowy człowiek z tytanu. Nie dałem się na złoty 55 wyciągnąć. Chociaż moje endomondo fajnie mnie okłamało. Stąd wynika różnica, może wcześniej też cię okłamywało. Może mnie okłamywało też. Ale mokry jest. Zobaczymy, no. Przesiąkłem. Jeszcze chwila po rozciągania. No. W każdym razie w 2 godzinach się zmieściłem. Mariusz zrobił złoty 54, tak? Mariusz zrobił złoty 54, ale to jest człowiek z prawdziwego, najczystszego z krwi i kości tytanu. Nie jeden maraton za nim. Ja dopiero chciałbym. Naprawdę to ja dopiero 3. No. W każdym razie, moi mili, dzień się rozpoczął dobrze i tydzień się zakończył dobrze. Jest niedziela. Dwaj ludzie z tytanu zrobili półmaraton nad widawką. Temperatura nie najgorsza. Dla mnie to jest najlepsza temperatura, bo nie jest za gorąco. Zacięcie podeszwy mam po tych kamolach, teraz czuję. No, wymasowane stópki to każdy z nas ma. Tak, to czuję właśnie paluszki po kamyczkach wymasowane. Także pozdrawiamy, trzymajcie się wszyscy ludzie z tytanu.